Więc dzisiaj trochę opowiem o wizualizacji hiperrealistycznej, ale mianowicie będzie to bardziej o tym, jak na to patrzę, jak pracuję. Także chwilę też opowiem o mojej historii jakby i moim doświadczeniu, także może zacznijmy od tego. Moje pierwsze rendery to były zwykłe rendery, które wykonywałem za pomocą super realistycznych i nowoczesnych narzędzi, takich jak ołówek i kartka. Czasy renderu wychodziły jakieś od kilkunastu do kilku dni. Potem, gdy odkryłem 3DS Maxa, zacząłem się nim bawić i to jest moja pierwsza wizualizacja, którą opublikowałem na portalu digart.pl. Zaraz potem otrzymałem mój pierwszy feedback, oczywiście nie był on jakiś super pozytywny. Nie znam tego użytkownika, ale go pozdrawiam. Dostałem takiego kopniaka trochę i stwierdziłem, że jednak no, trzeba się wziąć za siebie i zacząć jakby zdobywać tą wiedzę dalej. No ale do tematu wizualizacji wróciłem dopiero na poważnie, tak na moich studiach architektonicznych. To są moje pierwsze wizualizacje, które wykonywałem na potrzeby projektów z zajęć. W tamtych czasach byłem z nich zadowolony. Obecnie nie są jakieś tam dla mnie super jakościowo, ale przejdźmy dalej. Pierwszy taki poważniejszy temat, może nie temat, tylko wizualizacja, która wyszła całkiem fajnie, to też jest temat, projekt studencki, który zrealizowałem z moją koleżanką ze studiów, Moniką Fiołką. No i ten projekt opublikowałem na Behance, jako mój jedyny taki pierwszy projekt, który był no, troszkę lepszy niż od tych poprzednich. I publikacja ta była strzałem w dziesiątkę, ponieważ no, ta praca zyskała jakieś tam zainteresowanie. No już miałem swoje pierwsze portfolio, które mogłem wykorzystać później. I tak oto, no tutaj tekst się posypał niestety. Moja pierwsza praca to była w Motywie w Gdańsku, obecnie to jest firma Motiv. Później przeprowadziłem się do Warszawy, gdzie pracowałem w firmie Mido. A obecnie mieszkam i pracuję w Szwecji w firmie Tomorrow, o której opowiem w skrócie tak na koniec mojej prezentacji. I teraz, przepraszam bardzo za ten błąd techniczny, to się będzie powtarzać, ale zły font wybrałem widocznie. Hiperrealizm jako główny temat tej prezentacji. Dobra, hiperrealizm. Z początku ten temat podsunął mi Michał. Ja się z nim jakoś, bardzo mi on nie podobał się, bo nie uważam, żeby moje wizki były jakieś super hiperrealistyczne, ale wklepałem hasło hiperrealizm w Google i Wikipedia mówi, że fotorealizm jest to kierunek malarstwa XX wieku, którego celem jest przedstawianie rzeczywistości z jak największą precyzją. I właśnie ten temat w sumie mi pasuje, bo ja się z tym utożsamiam, bo w moich pracach szczególny nacisk kładę na ten detal i no to jest coś, co lubię i coś, co sprawia mi przyjemność w pracy. Ale zanim dojdę do tego detalu, to chciałbym poruszyć temat, który jest poniekąd związany z hiperrealizmem, ogólnie realizmem, jakim jest referencja. A mianowicie chodzi o zdjęcia, czyli jeżeli w naszej branży wiskowej zdjęcia są zawsze, powinny być podstawą referencji do uzyskania fotorealistycznych efektów. No i warto właśnie mieć swoją taką bazę takich zdjęć, które sobie tam możemy pogrupować, jak ja na przykład według oświetlenia, według materiału. No i żeby wiedzieć jakby, jak przełożyć tą wiedzę z tych referencji, jak analizować te referencje, trzeba się bliżej przyjrzeć tym fotografiom, jakby znaleźć, spojrzeć na nie z innej perspektywy. Dlatego też tutaj opowiem chwilę tak w skrócie, w jaki sposób to robić. No i na przykład ja patrzę na refleksy i w tym przypadku, gdy mamy jakiś budynek, który posiada drewnianą elewację, warto zwrócić uwagę na to, jak zachowują się te refleksy, co się odbija w tym materiale. I tak jak na przykład
Tutaj po lewej stronie jest budynek, znaczy chodzi mi o to, że elewacja jest ciemniejsza na dole, a jaśniejsza na górze. To świadczy o tym, że niebo jest, jakby odbija się niebo w górnej partii, a natomiast na dolnej części jest widoczne, tam są jakieś drzewo lub inne budynki, które blokują te refleksy. To też mogą być refleksy właśnie części sceny, które są bardziej oświetlone, tak jak właśnie oświetlona trawa, czy jakieś źródła światła. Tekstura. Warto też zwracać na to uwagę, jeżeli mamy konkretny materiał do odtworzenia. Ja próbuję, jakby wyobrażam sobie tą fakturę, jak ona jest w rzeczywistości, tak jakbym jej dotykał. I szukam właśnie tam wszelkich jakichś nierówności, wszelkich niedoskonałości. Tak więc coś, co mogłoby się wydawać zwykłym boksem, który jest w jednym kolorze, tam zawsze pojawią się jakieś pewne niedoskonałości, pewne jakieś wygięcia materiału, pewne pęknięcia. I warto na to zwracać uwagę, warto to stosować, ale to jest też, trzeba mieć umiar, jakby to musi być bardzo, ale to bardzo delikatne, żeby nie przesadzić z tym efektem, ponieważ wtedy już jakby cały realizm może się posypać. Spekular. Mianowicie to, co się odbija, czyli źródło światła w materiałach. Często na wizualizacjach, na przykład widzę, tak jak po lewej stronie jest chodnik, który jest bardzo, bardzo podświetlony, on jest praktycznie przejarany. No i normalnie to każdy by to zdejmował, te przepalenia, po to, żeby nie było tych przepaleń, ale czasami jednak warto mieć odrobinę tych przepaleń, żeby mieć jakąś wariację na w tym materiale, żeby ten materiał wyglądał bardziej jakoś ciekawiej. Jeżeli chodzi o cień, warto zwrócić uwagę na to, w jakim kolorze jest ten cień. Sama intensywność pomiędzy oświetlonym obiektem czy oświetlonym terenem, a tym, co się znajduje w cieniu. Intensywność tego cienia się zmienia w zależności od pory dnia, od sytuacji oświetleniowej, więc na to też trzeba zwracać uwagę, jak bardzo jest ten cień ciemny na tym obrazku, jak bardzo jest on niebieski, ponieważ później możemy jakby tą informację przeleć tak jakby na naszą wizualizację i wykorzystać to, żeby wyglądało to lepiej, prawda? Tutaj nazwałem ten slajd materiał, ale tu bardziej chodzi o to, że niektóre typy budynków wyglądają lepiej w określonych scenariuszach oświetleniowych, bądź lepiej się prezentują w danej kolorystyce. I na przykład, jeżeli mamy biały budynek, który jakby jest jednolitym budynkiem, warto wyszukać sobie referencje, zdjęcia z fotografów, którzy przedstawili ten budynek i spojrzeć na to, ok, mamy niebieskie niebo, biały budynek i jakaś tam, tu jest akurat ziemia, ale może być też zieleń, prawda? I wszystkie kolory, które powinny być jakby w centrum budynku, są jakby dopełnione na zewnątrz, także warto też na to zwracać uwagę. Ale też czasami, gdy mamy na przykład beton, materiał bardzo neutralny, on często wychodzi dobrze w neutralnym oświetleniu. Też samo niebo tutaj jest w tym przypadku o wiele bardziej jaśniejsze niż sam budynek, co jest przeciwieństwem tego, co było po lewej stronie. Także warto zwracać uwagę na to, właśnie wyszukiwać sobie referencji podobnych architektury, podobnych materiałów, po to, żeby właśnie poniekąd kopiować pewne jakby założenia, które dobrze wyglądają i zastosowywać je w swoich pracach. Też opowiem trochę o świetle, ale dość w skrócie. Światło, to znaczy ma bezpośredni wpływ na kolory w scenie, czyli jeżeli mamy, tak jak w tym przypadku, światło bardzo neutralne, takie ambientowe, te kolory będą zdesaturowane bez dużego kontrastu. Natomiast jeżeli puścimy światło słoneczne i będzie ono oświetlać scenę, to kolory będą o wiele bardziej intensywne, zieleń będzie bardziej zielona i będzie o wiele więcej kontrastu w scenie, w wizualizacji. I też tutaj warto zwrócić uwagę,
Tu był oczywiście GIF, ale on nie działa w PDF-ie, więc tak tylko opowiem, że bardzo silne jest Słońce i jakby często w naszych wizualizacjach pomijamy ten aspekt i cienie są zbyt jasne w stosunku jakby do pory dnia, bo jeżeli mamy światło dzienne typu środek dnia, no to te cienie jakby zawsze będą ciemne, ponieważ no, tak jest skonstruowany aparat fotograficzny, że on ma ograniczone możliwości jakby percepcji światła. Tak my to widzimy, bo oko ludzkie nie jest tak, jest tak doskonałe, ale niestety aparat nie jest, więc... Tu się też coś posypało. Dobra, opowiem teraz o tym, o plastyce samego światła, ponieważ no, światło w budynku nigdy nie jest jednolite, tam zawsze jest pewna wariacja, czy to w temperaturze, czy to w intensywności światła i warto na to też zwracać uwagę, ale nie można z tym też przesadzać, bo trzeba mieć ten umiar, że ta wariacja musi być subtelna na tyle, żeby można było ją zobaczyć, ale nie na pierwszy rzut oka. Też jakby samo światło w rzeczywistości nigdy we wnętrzach nie jest aż tak jednolite. Zawsze się pojawiają jakieś jaśniejsze punkty, które bardziej jakby wyskakują. Tak jak tutaj na przykład widać na suficie są źródła światła, które powstają takie highlighty, które właśnie wybijają się bardziej. I one nadają właśnie elewacji całemu budynkowi i całej wizualizacji więcej życia i jakby więcej się dzieje w tym momencie. Teraz opowiem trochę o tym, jak się przygotowywałem do tej prezentacji, to znalazłem na Facebooku pewne fajne porównanie, które mnie zainspirowało. To było właśnie porównanie z fanpage'a Architektura szyta na miarę i zestawienie wizualizacji i fotografii po jakby realizacji jest o tyle ciekawe, że może bardziej ciekawe są tutaj komentarze tych ludzi, ponieważ oni jakby wskazują na to, że no, realizacja jest lepsza w odbiorze i tutaj można wyciągnąć niektóre wnioski takie jak na przykład, że jest lepsze odwzorowanie kolorów, że kolory są bardziej żywe, ale też można zauważyć, że często na wizualizacjach brakuje pewnych elementów, pewnych detali, które świadczą o obecności człowieka i to mogą być na przykład zostawiona gdzieś książka czy laptop, uchylone okno, coś co świadczy o tym, że przed chwilą ktoś tam był, że coś tam się działo przed chwilą. Tak samo w tym przypadku na realizacji pojawiały się elementy, które w wizualizacji się nie pojawiły niestety, takie jak właśnie te odbicia źródła światła na suficie. Same kolory też są bardziej jakby żywe i też właśnie te komentarze ludzi też również dotyczą tego, że no, ten realizacja jest przyjemniejsza jakby dla oka. I jakby chciałem to pokazać, ponieważ uważam, że warto pokazywać swoje prace komuś, osobom z zewnątrz, czy to naszym znajomym, czy też dzielić się tym gdzieś na jakichś forach, bo warto to pokazać dla ludzi, którzy właśnie nie są specjalistami w zakresie wizualizacji, ale mogą nam dać cenne wskazówki typu, że na przykład ten przedmiot, nigdy nikt nie położyłby tego przedmiotu w tym miejscu, więc to też warto na to zwracać uwagę. Teraz opowiem trochę o przykładzie odwrotnym do tego, co pokazałem przed chwilą, a mianowicie to był mój projekt personalny, który wykonałem jakiś czas temu, prawie 2 lata temu. Ale zaczęło się od tego, że znalazłem to zdjęcie szwedzkiego fotografa Lindman i bardzo mnie to zainspirowało, stwierdziłem, że chcę ten projekt jakby odtworzyć, ale też nie miałem takiego nacisku na to, żeby kopiować jeden do jednego wszystkich elementów, tylko wzorowałem się jakby na poszczególnych elementach i wyciągałem te rzeczy, które chciałbym jakby przekazać, chciałbym pokazać w mojej wizualizacji. I to takie elementy to były na przykład właśnie kadry, to były kolory, to było oświetlenie mniej więcej, jakie jest na zdjęciu, ale też detale inne, takie właśnie jak otoczenia, czy też samego materiału. Jakby
przy tym projekcie miałem trochę problemu z uzyskaniem realizmu ze względu na to, że na początkowym stadium miałem dużo materiałów różnych zieleni, które nie pasowały do siebie, więc moją metodą na to było zrobienie ambientowego światła. Użyłem do tego dom lighta ze zwykłym szarym kolorem, który właśnie powodował to, że te wszystkie kolory były w jednolitym oświetleniu, neutralnym oświetleniu. I wtedy dopasowywałem poszczególne elementy tam zieleni, które nie pasowały do siebie. I to mi dało taką gwarancję, że jakiekolwiek inne światło bym nie użył, to zawsze to będzie dobrze wyglądać, ponieważ no tak kolory będą do siebie pasować i żaden element nie będzie znacząco odstawał od siebie. Teraz opowiem chwilę o detalu, na przykładzie tego samego projektu. Detal to mogło być, tak jak w tym przypadku, krople deszczu, które pojawiały się na budynku, na szybach. I to też jakby wyciągnąłem z tych zdjęć, z tych referencji, ponieważ chciałem żeby otworzyć to jak najbardziej realnie, więc przyglądałem się, patrzyłem, że okej, dobra, krople zbierają się bardziej na krawędziach tych drewnianych elementów, ale też na jakby w dolnych częściach tych paneli na elewacji jest ich więcej. Jeżeli chodzi o samą teksturę, to potrzebowałem dobrej tekstury i nie mogłem jakby, musiałem ją zrobić samemu i zrobiłem ją na podstawie zlepku kilku tam zdjęć, które znalazłem w internecie, czy to też na portalu CG Textures. Musiałem mieć gwarancję, że ta tekstura będzie wyglądać dobrze, dlatego zdecydowałem się, że zrobię ją własną ręką, niż wykorzystując jakieś gotowe rozwiązania. W tym projekcie też wykorzystałem dużo elementów takich, które rozsypywałem w scenie, skaterowałem na przykład liście, kamyki, szyszki, patyki. Wszystko to właśnie dodawało się do siebie, że dodawało więcej jakby detalu, ale też wiedziałem, że jakby samym takimi rozsypanymi rzeczami nie jestem w stanie odwzorować dobrego jakby gruntu i stwierdziłem, że będę musiał jakby zrobić samemu tą teksturę ziemi, więc moją metodą było fotogrametria, więc po prostu na podwórku w Warszawie wydeptałem sobie parę śladów na ziemi, rozsypałem parę patyków, zrobiłem parę zdjęć i stworzyłem z tego jakby no, model, prawda, trójwymiarowy, z którego wypaliłem tekstury. Dzięki temu miałem dobre tekstury, które dla mnie działały akurat w tym projekcie. Może one nie są aż tak dobre jakby, bo pojawiały się pewne elementy powtórzeń, ale na drugim planie działało to dość dobrze. W samym projekcie wykorzystałem też wiele innych skanowanych elementów, takich jak ten wieniek, który też znalazłem w moim ogródku. To był mój pierwszy skan. Zrobiłem go po prostu tak dla siebie, bo chciałem spróbować tego, czy to jest w ogóle pewne dobre narzędzie w wizualizacjach, czy nie. Okazało się, że jest bardzo pomocne i też potrzebowałem w tym projekcie kamieni, bardziej takich większych głazów, ale no niestety nie mogłem nigdzie znaleźć w mojej okolicy takich kamieni, co teraz w Szwecji dla mnie nie jest problemem, bo Szwecja to jest praktycznie, tam są wszędzie skały. Więc na tym przykładzie ten kamień z góry, on jest obiektem high poly, ma tam 3 miliony poligonów, natomiast na dole jest to obiekt low poly, on posiada 10 milionów poligonów, przepraszam, tysięcy poligonów, ale ma włączoną jakby teksturę normal mapę, dzięki temu właśnie te obiekty na pierwszy rzut oka są niemal identyczne, natomiast jest znacząca różnica w optymalizacji sceny, ponieważ ten obiekt jest no, o wiele lżejszy, mniej ramu jakby wciąga do całej sceny. Potrzebowałem też, wiedziałem, że będę musiał zrobić dobre drzewa, bo nigdzie nie miałem takich drzew i na rynku stwierdziłem, że nie ma dobrych drzew, więc musiałem jakby na własną rękę też je wykonać. No, do tego też również użyłem fotogrametrii. Pobiegłem do lasu, zrobiłem zdjęcia, zrobiłem z tego siatkę trójwymiarową i z niej wypaliłem tekstury, które też użyłem na innych drzewach.
takie jak właśnie diffuse, normal mapy displacement, czyli height mapa. Jeszcze chciałem coś dopowiedzieć, że samą siatkę tego drzewa, ten skan wykorzystałem w modelu, który wykonałem w GeoFixie drzewa. Więc jakby połączyłem fotogrametrię i też GeoFixa, dzięki czemu cały efekt jakby wyszedł dość realistycznie. Jeżeli chodzi o mój workflow, to ja jestem osobą, która lubi dopinać wszystko w 3D i tak jak Michał właśnie, no nie bawię się w klejki, prawda? Mnie to jakby, to nie jest mój temat, ja się jakby inaczej w tym czuję, ale rozumiem, że inni mają jakby swoje podejście, jak w sumie każdy ma inne podejście do tego, natomiast moje surowe rendery staram się jakby, żeby były na dość dużym poziomie, żeby niewiele postprodukcji wymagały później. Tak jak na przykład na tym projekcie po prawej stronie wykorzystałem foga, żeby imitować właśnie tą mgłę. To był akurat projekt, który wykonywałem dla, idąc do Tomorrow, wykonywałem go jako taki próbny projekt i stwierdziłem, że pocisnę go naprawdę tak dobrze, żeby no, nie trzeba było dużo z nim tam się bawić później, więc tam nawet animowałem liście, ale całość zająłem mniej więcej 4 dni. No i teraz chwilę o tym, gdzie teraz jestem, jak się tam znalazłem, czyli firma, w której pracuję, Tomorrow. To są przykłady prac, nad którymi ja pracowałem. W Tomorrow jest struktura taka, że jest podział pomiędzy grafików 3D, a grafików od postprodukcji. Ja akurat zajmuję się częścią 3D, więc cała jakby architektura, cały model, całe budowanie materiałów, światła, kompozycji leży po mojej stronie, a postprodukcją zajmują się ludzie, graficy, którzy właśnie wklejają ludzi i budują cały klimat jakby, więc ja robię taką bazę pod wizualizację, a następnie to przechodzi do postprodukcji i akurat w tych projektach jakby cała część 3D leżała po mojej stronie. Natomiast jeżeli chodzi o samo Tomorrow, to jest firma, kładzie ogromny nacisk na to, żeby przekazywać bardziej design, czyli że te wnętrza nigdy nie są jakby randomowe, to zawsze jest jakby zaprojektowane i często właśnie odwzorowujemy wnętrza, czy tam restauracji, które w rzeczywistości powstały, które w rzeczywistości istnieją, więc na tym jakby wzorujemy się po to, żeby uzyskać ten bardziej realny jakby odczucia na temat wizualizacji. To są kolejne przykłady moich prac. Ogólnie mamy, jako Tomorrow, współpracujemy bardziej na szwedzkim rynku, stąd też są pewne wymagania co do klimatu, czy też właśnie tych restauracji, czy tam sklepów. Więc jakoś musimy sobie z tym radzić, w sensie ja muszę, bo ja nie jestem Szwedem, więc jakby się tam nie urodziłem, ale muszę się z tym jakby zaaklimatyzować i dostosować. To jeżeli chodzi o Tomorrow, to Tomorrow posiada dwa biura, jedno jest w Göteborgu, w którym ja się znajduję, drugie jest w Sztokholmie. Mamy też, jest coś takiego, że jeżeli ja pracuję nad projektem, to nigdy nie jest tak, że pracuję nad nim sam. Zawsze jest pewna osoba, która mi pomaga przy tym projekcie i często to jest właśnie osoba od postprodukcji, czy też art director i te osoby jakby mają też wpływ na obrazek, na wizualizację, ponieważ pomagają nam jakby budować wizualizację pod względem designu, czy też właśnie kompozycji, więc ten proces jakby art direction jest zawsze przed wysyłką do klienta i jakby staramy się to dopinać tak, żeby klient już dostawał dość dobry obrazek po to, żeby ograniczyć ilość niepotrzebnych później komentarzy. Samo biuro
To jest pies Malte, nasz pupil biurowy. Dzień pracy, znaczy inaczej, tydzień pracy jest rozpoczynany w meeting roomie, gdzie mamy spotkanie na temat projektów. Omawiamy właśnie, które projekty wchodzą, jaki jest status projektów. Natomiast w ciągu tygodnia mamy wyjście takie no, na lunch integracyjne, gdzie możemy właśnie się odstresować, czy też pograć bilard. I to jest właśnie dość fajne, że jakby w tym społeczeństwie takim no, skandynawskim, tam ludzie mają tą przerwę w ciągu dnia i to jest przerwa godzinna i jakby daje to jakby dużo więcej energii, żeby na dalszą część pracy, więc jakby to rozbija też dzień na dwa etapy. Natomiast tydzień pracy zawsze się kończy tak samo, czyli mamy zebranie w meeting roomie i omawiamy tematy, wizualizacje, które powstały w tym tygodniu i często powstaje też wtedy dyskusja na temat, jak, co można by było zrobić lepiej, więc jest to też dobre jakby rozwiązanie na to, żeby poszerzać swoje jakby horyzonty może i zobaczyć, jak inne prace wyglądają, które wykonywane są przez inne osoby w biurze. Moja prezentacja, nie wiem, chyba była dość szybka, więc to by było na tyle. Dziękuję. To jakieś pytania może. Słychać? Ja chciałem zapytać o te skany. Przy takim drzewie, jak duży skan robisz, jak dużo zdjęć i przy pozostałych materiałach, jak potem to edytujesz, w jakiej rozdzielczości są te tekstury, czy potem wrzucasz to jeszcze w jakąś edycję w Shopie albo w Designerze, co robisz z tym dalej? Jeżeli chodzi o skanowanie, to ten workflow, ja go jakby na własną rękę opracowałem i on jest dość, może nie jest tak oczywisty jak inne tryby pracy nad fotogrametrią, ale ja po prostu robiłem, jeżeli chodzi o drzewo, to tam zrobiłem może 160 zdjęć wokół drzewa na różnych wysokościach, następnie wrzuciłem to do Agisoftu, gdzie wygenerowało mi siatkę 3D, potem to wyrzuciłem do 3ds Maxa, gdzie wypaliłem sobie normal mapę z tej siatki, następnie tą samą siatkę, przepraszam, jeszcze wcześniej było optymalizacja tego modelu do low poly, czyli zrobiłem to w ZBrushu. Następnie zostało wypalenie jakby tekstur i same tekstury, no to one tam, wypaliłem je w 8000 chyba, coś takiego wyszło. I no ja zrobiłem seamlessowe w Photoshopie, ale to nie jest najlepszy workflow, wiem o tym i są inne narzędzia do tego, żeby jakby tą teksturę zrobić niepowtarzalną, w sensie nie tajlujący się, więc no taki jest mój workflow. Coś jeszcze? Ja mam pytanie. Ile taki zespół dwuosobowy, grafik 3D, grafik 2D robi w ciągu miesiąca wizualizacji u was? To jest dość trudne pytanie, no bo to zależy od projektu, ale mniej więcej mogę powiedzieć, że tydzień, jeżeli chodzi na jedno ujęcie. Tak, jeżeli chodzi o różne projekty, to tak, bo czasami są projekty, które mają po kilka ujęć, no to wtedy wiadomo, jest to szybciej, ale też czasami są takie projekty, które się ciągną dość długo i raz mieliśmy projekt, który trwał pół roku, więc to też no, zależy od klienta, prawda? Czy ktoś jeszcze jakieś pytanie ma? Ja mam takie pytanie, gdzie stawiasz sobie granicę w dążeniu do fotorealizmu? Bo wiadomo, że można praktycznie w nieskończoność cały czas coś poprawiać i trzeba gdzieś sobie ustalić tą granicę, no bo wiadomo, że nie ma ograniczonej ilości czasu na ten projekt. Znaczy, no już odpowiedziałeś na to pytanie, bo granicą jest czas. Ale tak naprawdę to nie stawiam sobie granic, jeżeli chodzi o takie... Jeżeli mam czas, no to robię to tak, żeby efekt mnie satysfakcjonował i... No staram się zawsze spojrzeć na wizualizację z innej perspektywy i
jakby nie oceniać ich zbyt pochopnie, tylko właśnie czasami spojrzeć na ten obrazek tydzień później, czy miesiąc później, czy nawet rok później i zastanowić się, czy można było to lepiej zrobić, prawda? Więc... Tak, ja go robiłem po godzinach dla siebie i... No tutaj akurat nas ogranicza deadline, więc czasami niektóre rzeczy musimy pominąć, no ale no, głównie to chodzi o czas właśnie. Niestety nie potrafię, nadal po roku mieszkania tam, potrafię tylko użyć parę brzydkich słów i nazwać, proszę? Tak, Sturztark. Tak, tylko po angielsku, chociaż teraz jestem ja i jest mój kolega Adam w biurze i jedynie my jesteśmy Polakami, a reszta biura w Göteborgu to są Szwedzi, także uczą się polskiego, tak. Akurat jeden kolega ma bardzo dobrą wymowę, jeżeli chodzi o polski. Tak, ja zaczynam cały proces 3D i tak, wszystko jakby leży po mojej stronie, ponieważ obecnie jakby pracy zespołowej w biurze nie ma, jeżeli chodzi o takie większe projekty. Znaczy, jeżeli są takie większe projekty, no to wtedy dołączane są inne osoby, ale zazwyczaj jest to praca solowa, jest to właśnie, no, tylko jedna osoba nad tym pracuje jakby. Przepraszam za mój polski. Chciałbym spytać następne. Czy pan chciałby nadal pracować w studii albo chciałby pracować jak freelancer na siebie? To znaczy, to jest też trudne pytanie, no bo zmierzyłem się z nim, kiedy szedłem do Tomorrow, kiedy już musiałem właśnie podjąć decyzję, czy chcę robić coś dla siebie, czy dalej jakby pracować w biurze. I do końca też nie potrafię w tym momencie na to odpowiedzieć, bo są pewne plusy tego, że pracuję w biurze, ponieważ zdobywam doświadczenie, natomiast też zdaję sobie sprawę, że jakby pracując na własną rękę, mógłbym niektóre rzeczy robić po swojemu i bardziej jakby tak, jak mi pasuje, więc no nie potrafię teraz odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam takie pytanie, jakbyś mógł rozwinąć temat tego art direction, ponieważ jakby są dwie osoby odpowiedzialne za finalny efekt obrazka, tak? Ale to nie może być tak, że jak rozumiem, że od razu siadasz i robisz, ponieważ kwestia kadru. Ty możesz mieć zupełnie jakby wizję inną na tą wizualizację, jako osoba, która będzie de facto ją wykańczać, tak? I jedno od drugiego nie jest zupełnie niezależnymi bytami. Czyli rozumiem, że na początku są jakieś meetingi, dyskutujecie o tym, jak to wygląda? Znaczy, no ten art direction to polega na tym, że ta osoba, która się tym akurat zajmuje wskazówkami, to udziela nam wskazówek na temat, że tutaj więcej światła dać, tutaj coś obniżyć, jeżeli chodzi o saturację. I to są takie wskazówki, które nam pomagają jakby w pracy, ponieważ no, jako sami często nie widzimy pewnych problemów, które widzą osoby z zewnątrz. Dlatego w tym celu jakby to jest tak zrobione, żeby właśnie trzymać jakby ten standard i właśnie no, dawać te wskazówki. Nie wiem, czy o to chodziło, czy... To znaczy, jeżeli chodzi o kadrowanie i wybór tam klimatu i tak dalej, to leży po mojej stronie, ale to przechodzi właśnie przez ten art direction i wtedy jakby dostaję takiego approvala i wtedy wiadomo, że idziemy w tym kierunku. No, coś takiego. Jeszcze ktoś jakieś pytania? Jak wygląda sprawa polskich artystów na arenie, nie wiem, powiedzmy w Tomorrow, czy w ogóle jest taka otwartość, czy ludzie jakby stamtąd poszukują u nas? I to jest pierwsze pytanie. A drugie,
może trochę przewrotne i niekoniecznie musisz nie odpowiadać, ale pracowałeś w Motywie, pracujesz w Tomorrow, pracowałeś w Mido, trzy różne studia, ale powiedzmy, że trzy duże. Czy jesteś w stanie jakieś, nie wiem, porady dla ludzi, którzy zaczynają, ewentualnie jakieś wspólne mianowniki albo różnice wykazać? Zacznę od tego drugiego pytania, bo pierwszy już zapomniałem. Jeżeli chodzi o te biura, trzy biura, w których pracowałem, to każde jest jakby inne. Pierwsze biuro w Motywie to było dość duże studio, w którym jakby idąc tam nie miałem większego doświadczenia w tej branży, więc to też trochę było takiego mojego szczęścia, że udało mi się tam dostać i udało mi się tam pracować i zdobywać doświadczenie. Natomiast po jakimś czasie jakoś odczuwałem, że stoję w miejscu i że potrzebowałem jakiegoś kopniaka i pójść dalej, więc wtedy poszedłem do firmy Mido, w której właśnie też mogłem się skupić na mniejszych projektach, ale dawały mi na to dużo satysfakcji i bardziej jakby ja się w tym odnajdywałem i mogłem szlifować jakby swój warsztat, jeżeli chodzi o te, o 3D. Natomiast teraz idąc do Tomorrow, po prostu byłem ciekawy, jak to jest żyć w innym kraju, jak to jest zdobywać doświadczenie po prostu bazując na to, jak jest życie za granicą, prawda? Więc tym się kierowałem. A pierwsze pytanie zapomniałem, jakie było, przepraszam. Aha, okej. Okay. Tak. Okej, okay, więc powiedzieli mi, że artyści z Polski są na bardzo dobrym poziomie i się z tym zgadzam. I Tomorrow cały czas szuka pracowników, więc jeżeli ktoś by z was chciałby, to zapraszam do wysyłania swoich portfolio. Natomiast Tomorrow jakby, ja idąc tam do Tomorrow, początkowo byłem tam sam, później jakby zapytali mnie, czy znam kogoś, kogo mógłbym polecić, wtedy poleciłem mojego kolegę Adama. Pod tym względem jakby jeżeli chodzi o to, czy preferują grafików z Polski, to myślę, że tak, jeżeli o to chodzi. To ja mam takie pytanie, czy próbowałeś swoje rendery wrzucać w sferę 360 i oglądać to na okularach 360? Tak, to akurat zrobiłem to raz, właśnie z tym moim Archipelago House. Jak pracowałem w Mido, to pożyczyłem od Jacka Oculusa i się nim trochę pobawiłem, więc zrobiłem panoramkę 360. Co takiego? Więc ja się tym nie bawię, to nie jest jakby mój temat, ale spróbowałem tego i fajnie to wyglądało. Był pewien problem, jeżeli chodzi o to, że samo jakby, jeżeli chodzi o samą jakby odbiór wizualizacji w 3D na Oculusie, no to po obróceniu głowy o 90 stopni ten obraz troszkę tam się rozmywał i to było spowodowane tym, że właśnie nie miałem tej kamery zanimowanej, tylko miałem dwa ujęcia z dwóch perspektyw tam oddalonych o 10 cm i to powodowało to, że ten obraz nie był aż tak dobry. Czy jeszcze jakieś pytania? Okej, to musimy kończyć i dziękuję za wysłuchanie.